Sztuczna inteligencja może pomóc w przewidywaniu reakcji na leki przeciwnowotworowe. Powstają startupy, które chcą zająć się właśnie tym zadaniem. Celem są dokładniejsze prognozy i terapie dostosowane do pacjentów. Możliwe, że w tym roku dojdzie do przełomu w walce z rakiem. Sztuczna inteligencja pomaga w bardzo wielu dziedzinach, natomiast z medycyną ogólnie wiązane są największe nadzieje. Z medycyną ogólnie mam na myśli przede wszystkim badania nad nowymi terapiami, w tym w szczególności nowotworowymi, które jak wiadomo są dla większości ludzi najbardziej istotne, czy najbardziej przemawiają nam do wyobraźni. W tej chwili można w obrazowy sposób powiedzieć tak, że mamy ogromne ilości danych dotyczące rozmaitych przypadłości nowotworowych, zastosowanych terapii, ich skuteczności, większej, mniejszej, żadnej. Natomiast nie mamy tych informacji, tych zbiorów, gigantycznych zbiorów informacji ustrukturyzowanych. Przez to, że nie mamy ich ustrukturyzowanych, nie potrafimy też w efektywny sposób znajdywać między nimi związków między tymi poszczególnymi danymi. Nie potrafimy znajdywać szybko dobrych korelacji. Sztuczna inteligencja jest właśnie odpowiedzią na ten brak uporządkowania wielkich zbiorów danych i znajdywania odpowiednich korelacji. Jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, tutaj mówimy głównie o analizie obrazów, czyli tym, co lekarz histopatolog sam ogląda teraz pod mikroskopem. Możemy to pokazać sztucznej inteligencji i nauczyć ją rozpoznawać te obrazy, które pokazują nam zmiany nowotworowe. Co istotne, również badania pokazują, że sztuczna inteligencja jest skuteczniejsza, jeżeli chodzi o wykrywanie takich zmian na ich najwcześniejszym etapie, czyli właściwie wtedy, kiedy powinno być wdrożone leczenie. I to jest tak naprawdę przyszłość medycyny. To się bardzo dynamicznie rozwija w ciągu ostatnich kilku lat. Mamy już projekty unijne, mamy duże przedsiębiorstwa, które komercyjnie zaczynają takie produkty oferować. Prym wiodą amerykańskie startupy, które dokonały tego nie tylko z uwagi na zaangażowanie doświadczonych ekspertów, ale też ze względu na fakt, że firmy te mogą uzyskać dostęp do danych potrzebnych do opracowania odpowiednich testów. W tym wypadku bowiem nie liczy się sama technologia i AI, ale również dostęp do danych medycznych. Jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji w terapiach nowotworowych i w badaniu, we wprowadzaniu nowych terapii nowotworowych, jeszcze nie możemy mówić o przełomie, ale możemy mówić, trochę żartobliwie powiem, o przełomie przed przełomem. To znaczy wiemy już, że mamy narzędzia, które się sprawdzą, są one już uruchomione, one już pracują, natomiast na wyniki będziemy musieli chwilę poczekać. Dlatego pamiętajmy też, że nawet stworzenie najlepszego modelu matematycznego, prognozującego na przykład daną terapię, nie jest tożsame z przeprowadzeniem tej terapii. Jeżeli chodzi o przyszłość i to, czego możemy się spodziewać, to jak najbardziej będzie coraz szersze pole do wykorzystania takich analiz obrazowania. Największym problemem obecnie jest zasilanie danymi takiej sztucznej inteligencji, z tego względu, że to sformułowanie AI też jest trochę na wyrost. Żeby ona działała, musi najpierw przeanalizować tysiące obrazów, no i trzeba ją nauczyć, że ta zmiana prowadzi do nowotworu. I tutaj problem jest cały czas nierozwiązany. Na razie firmy, które zajmują się, brzydko mówiąc, trenowaniem sztucznej inteligencji, mają olbrzymi problem z pozyskaniem danych. Cały czas dyskutujemy i na poziomie krajowym, i unijnym o tym, żeby otwierać te dane, udostępniać dane, czyli móc stworzyć oficjalną bazę tych wszystkich materiałów histopatologicznych, oczywiście bez danych pacjentów, no ale z opisem choroby. To jest olbrzymi problem i olbrzymie wyzwanie, ponieważ nie da się wytrenować sztucznej inteligencji bazując na kilkuset czy kilku tysiącach obrazów. To powinny być olbrzymie bazy danych, a problemem jest to, że w przypadku nietypowych zmian i nietypowych chorób, bardzo rzadkich, histopatolog może się spotkać z taką zmianą raz w życiu, dwa razy w życiu. Siłą rzeczy próbka danych jest bardzo mała i to jest największe wyzwanie na przyszłość.
Do tej pory niektóre narzędzia technologiczne pomagały w analityce, ale dopiero teraz, gdy dostępne są rozwiązania oparte na AI, naukowcom udaje się przesiewać wielkie zbiory informacji, aby odkrywać sygnatury korelujące z reakcją lub odpornością na leczenie. Startupy biomedyczne tworzą odpowiednie usługi i narzędzia do przewidywania, które leki prawdopodobnie zadziałają w badaniach klinicznych, a także tworzą testy pomagające lekarzom w wybieraniu odpowiednich terapii. Na miejscu badaczy, naukowców czy lekarzy absolutnie nie bałbym się o swoje miejsca pracy i to w ciągu najbliższego przynajmniej półwiecza, także tutaj spokojnie. Natomiast niewątpliwie będzie zastępowana praca tych osób odpowiedzialnych na przykład za zbieranie danych czy wykonujących najprostsze obliczenia, przetwarzających te dane na najniższym poziomie, rzeczywiście przez zintegrowane systemy komputerowe oparte na sztucznej inteligencji. Czynnik ludzki w przewidywalnej przyszłości zawsze będzie konieczny, ponieważ pamiętajmy o tym, że sztuczna inteligencja znakomicie automatyzuje pewne procesy, znakomicie znajduje związki pomiędzy poszczególnymi danymi, natomiast nie jest sama w sobie jeszcze kreatywna i znowu, to jest wyłącznie moja opinia, podejrzewam, że ta kreatywność zostanie wymyślona bardzo, bardzo późno. To znaczy wcześniej wykorzystamy tą sztuczną inteligencję do tego celu, do którego została przede wszystkim stworzona, czyli automatyzacji prostych czynności, natomiast na jej kreatywność, czy jak niektórzy mówią samoświadomość, no to jest jeszcze daleka droga, nie obawiajmy się tego. Jeżeli chodzi o udział człowieka w tym procesie, to w jego drugim etapie on już jest coraz mniej potrzebny. To na razie jest trochę kwestia psychologiczna i komfortu pacjenta, ale również przepisów, to znaczy kto weźmie odpowiedzialność za wynik. Człowiek na razie jest nam potrzebny do tego, żeby pobrać materiał, czyli kontakt z pacjentem, wycięcie danego fragmentu i przygotowanie go, czyli utrwalenie, wybarwienie i przygotowanie preparatu. Później tak naprawdę wystarczy zdjęcie i przesłanie obrazu do bazy. Do tego trzeba zauważyć, że sztuczna inteligencja pozwoli nam rozwiązać problem demograficzny. W tym momencie średnia wieku lekarza histopatologa to jest powyżej 60 roku życia. Młodych lekarzy jest bardzo mało. Wykształcenie doświadczonego, samodzielnego histopatologa to jest kilkunastoletni proces, a mówimy tutaj o okresie od zakończenia specjalizacji, czyli taki pełnoprawny, doświadczony, samodzielny lekarz histopatolog zaczyna pracować w wieku 50 lat. Sztuczna inteligencja wkracza coraz większymi krokami w nasze życie. Nowoczesne technologie dookoła nas otaczają. Myślę, że też pandemia spowodowała to, że nowoczesne technologie miały większą siłę przybycia i my też z tymi nowoczesnymi technologiami musieliśmy się zaprzyjaźniać, one nam bardzo pomagały. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że definitywnie znikną jakieś konkretne zawody. Nie przychodzi mi teraz nic do głowy w tym aspekcie. Bardziej myślę, że ten robot, czy ta technologia, czy ta sztuczna inteligencja, jak to nazwiemy, będzie wspomagać naszą pracę. Czyli myślę, że my musimy się nauczyć pewnych kompetencji cyfrowych, które umożliwią nam współpracę z tym robotem, z tą maszyną i wtedy nasza praca będzie pewnie bardziej efektywna. No bo oczywiście słyszymy na przykład o tym, że są sklepy autonomiczne, już się teraz pojawiły, prawda? Czyli nie ma sprzedawców. Ale czy to oznacza, że zawód sprzedawcy zniknie? Raczej nie. Być może ten sprzedawca będzie właśnie musiał z takim sklepem współpracować, w sensie takim, że w jaki sposób zaopiekować się tą infrastrukturą, włączyć to urządzenie, wyłączyć, skontrolować, czy dobrze wszystko przebiega. Więc traktujmy roboty, sztuczną inteligencję jako coś, co nas wspiera, a nie coś, co nas wypiera z tego rynku. Polski rynek zarówno producentów, jak i użytkowników, jak i usługodawców i usługobiorców jest przygotowany na współpracę ze sztuczną inteligencją. Nie mówię tutaj tylko o wyśmienitych polskich rozwiązaniach technologicznych, informatycznych, które sprawiają, że nasze życie w zakresie dobrostanu gospodarstw domowych staje się łatwiejszym, ale my już de facto myślimy w sposób cyfrowy. Polska w zakresie chociażby rozwiązań takich rządowych, jeżeli chodzi o jakość świadczenia usług dla obywateli, jest w czołówce krajów europejskich, tym bardziej w stosunku także do innych państw i krajów. No więc nie tylko my jesteśmy już przygotowani, ta rzeczywistość już dzieje się dla nas Polaków.
AI przyspiesza proces projektowania leków, przewidując, jak różne molekuły będą reagować z komórkami rakowymi, co znacznie skraca czas potrzebny do opracowania nowych leków. Szanse na znalezienie leku na raka bez AI są zdecydowanie mniejsze.